Do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wpłynął wniosek o odwołanie spikera. Złożył go polityk republikanów. Stało się to zaraz po tym, jak przegłosowana została ustawa o tymczasowym finansowaniu administracji rządowej. Stany Zjednoczone odsunęły od siebie scenariusz shutdownu do 17 listopada. Wtedy przestanie obowiązywać tymczasowa ustawa o finansowaniu rządu. W tym głosowaniu 335 głosów za, przeciw 91. 2/3 osób jest za. Ustawa została przyjęta. Ustawę forsował speaker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy, związany z republikanami. W głosowaniu poparło go wielu demokratów. Najbardziej zagorzali zwolennicy Donalda Trumpa torpedowali pomysł. Nie chcieli zgodzić się na przyjęcie ustawy w takiej formie. Jeden z republikanów, Matt Gaetz, wezwał do głosowania za usunięciem McCarthy'ego ze stanowiska speakera Izby Reprezentantów. Ogłaszam wakat na stanowisku speakera Izby Reprezentantów. Republikanie mają niewielką większość w Izbie Reprezentantów, 221 do 212. Gdyby wszyscy demokraci zagłosowali przeciwko speakerowi, do odwołania wystarczy 5 głosów republikanów. Czy demokraci, którzy głosowali za jego poparciem, powinni zachować pracę? Nie mam głosu w tej sprawie. Zostawię to kierownictwu Izby i Senatu. Republikanie są w większości przeciwko dalszym wydatkom wojskowym dla Ukrainy. Są natomiast za przesunięciem tych środków na ochronę granicy z Meksykiem. Ustawa, która obowiązuje do 17 listopada, nie przewiduje finansowania dla Kijowa. Oczekuję, że mówca partii republikańskiej i republikanie w Kongresie dotrzymają słowa i dotrzymają umowy zawartej kilka miesięcy temu. Prezydent Joe Biden zapowiada kontynuację swojej polityki wobec Ukrainy.